Witam Państwa serdecznie jeszcze raz, Wieruszewski Rafał, odsłona trzecia, także tutaj będziemy po tych szybszych ćwiczeniach trochę, które mieliśmy tej takiej, może nie, taki biegowej, ćwiczeń biegowych, teraz przejdziemy trochę spokojniejszych ćwiczeń, stabilizujących, kręgosłup, brzuch, ćwiczenia stabilizujące, postaram się Państwu kilka ćwiczeń pokazać, na początek zaczniemy takie wprowadzające ćwiczenia, mamy matę, mamy dywan, coś miękkiego i na początek plecy proste, brzuch wciągnięty tutaj i utrzymujemy chwilę pozycję, tak, stabilizujemy brzuch, plecy i trzymamy chwilę. Teraz góra i też trzymamy i cały czas trzymamy. Trzymamy i przechodzimy znowu i tak odliczamy sobie. 1, 2, 3, 4, 5 i znowu. I trzymamy, wprowadzamy tak cały czas. Staramy się mieć plecy proste, trzymamy kręgosłup. Wbrew pozorom te ćwiczenia też wymagają trochę wysiłku. I mamy 5 i znowu. 1, 2, 3, 4, 5 i każdy stosuje sobie takie tempo, tyle powtórzeń, ile uważa za słuszne, ile wytrzyma. I znowu. 1, 2, 3, 4, 5. Ja już pewne napięcie czuję, także gdzieś faktycznie te ćwiczenia działają. 1, 2, 3, 4. Patrzymy przed siebie i 5. Dobrze. Rozluźniamy się chwileczkę. Mamy, jak mamy siad prosty, nogi złączone, to teraz jedna lega w lewo, w prawo i dołączamy. I tu, cały czas tutaj piłka na wprost, tu i dołączamy. Piłka na wprost i dołączamy. Tak, też to skręcamy, cały czas trzymamy. I powrót. Tu w ten sposób. Pozycja 0. Raz, 2, 3, 4. Raz, 2, 3, 4. Można również skręcać się, ale tutaj, żeby więcej mięśni nam pracowało, bardziej ustabilizować kręgosłup i mięśnie brzucha, mięśnie skośne. Staramy się mieć piłkę na wprost i znowu. Raz, 2, 3, 4. Raz, 2, 3, 4. Dobrze. Rozluźniamy chwilę. Piłka nad głową i spokojnie kładziemy się. I cały czas tutaj kładziemy się na plecach i powrót. I cały czas staramy się mieć plecy proste i powrót. Tu trzymamy, trzymamy, trzymamy. Cały czas plecy napięte. Czyli wdechy i powrót. Tak, staramy się tutaj mięśniami brzucha, pleców tutaj. Cały czas tutaj. Tu w ten sposób trzymamy. I znowu. I trzeci raz. I powrót. Dobrze. Rozluźniamy chwilę, żeby nas ręce nie bolały, żeby trochę odpocząć. Ręce znowu na wprost. I kolejne ćwiczenie. Staramy się tu w ten sposób nogę zrobić, na ile kto może. Przytrzymujemy chwilę. Cały czas tu stabilizujemy wszystko, noga na wprost, wiem, że to nie jest łatwe. I powrót również. Ja też mam problemy, żeby tutaj utrzymać tą pozycję, ale staramy się tutaj. O, jak nie można, to wystarczy do tej pozycji i w ten sposób. O to chodzi, żeby to zrobić bez pomocy tutaj rąk. Tak, trzymamy piłkę w ten sposób i znowu. Przytrzymujemy, tak jak mówiłem, zawsze któraś noga trochę lepiej na dane ćwiczenie będzie wykonywać. Tak samo jak lewą ręką, prawą piszemy, tak samo tutaj. I ostatni raz przytrzymujemy. Cała sztuka polega na tym, żeby tu wysoko przenieść, tutaj w ten sposób wysoko przenieść piętę. Dobrze. Odkładamy sobie chwilowo piłkę. Przechodzimy sobie. Odkładamy piłkę. Piłka to. Przechodzimy sobie tu w ten sposób. Proste. Tu w ten sposób. I teraz antagonistycznie. Lewa noga. Na początku stabilizujemy sobie naszą tutaj pozycję. Kolana naszej okości bioder. Tu w ten sposób. Zacznijmy przed siebie i teraz tak, lewa noga, prawa ręka, bądź odwrotnie, a tak i przytrzymujemy chwilę. Raz, 2, 3, 4, 5 i powrót. I zmiana. Raz, 2, 3, 4, 5 i powrót. I jeszcze dwa razy sobie powtórzymy i znowu. Raz, 2, 3, 4, 5 i powrót.
staram się, na ile to może, jak najwyżej podnieść kolano i tak samo tutaj ramię. I trzymamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i ostatni raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze. Odpoczywamy sobie chwilę. I teraz tak. Przechodzimy do pozycji, jak mamy pompkę. I chwilę. Biodra wysoko, stopy razem. Przed siebie patrzymy tutaj na podłogę. Głowa na przedłużeniu tułowia. I chwilę wytrzymujemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Plus. Można chwilę odpocząć. I znowu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. OK, luz. To samo ćwiczenie, tylko teraz dodamy jeden element do tego ćwiczenia. Tu w ten sposób. I teraz tak. Raz, raz, dwa, trzy, cztery. I jeszcze raz. Od drugiej ręki zaczniemy. Raz, dwa, trzy, cztery. I zmiana, druga ręka. Raz, dwa, trzy, cztery. I ostatni raz. Raz, dwa, trzy, cztery. OK, chwila przerwy. Także schodzimy sobie tutaj z pozycji wyjściowej do pompki na ugiętych łokciach. Także cały czas plecy proste, brzuch spięty. Trzymamy tą tutaj pozycję. Od pozycji, którą mamy wyjściowej do pompki, czyli w podporze. Teraz możemy chwilę tak zwany deska. Tak, przytrzymujemy w ten sposób i wytrzymujemy sobie 10 do 15 sekund. Cały czas plecy proste, brzuch napięty, żeby sobie trochę utrudnić. Można położyć sobie stopę na stopę i chwilę przytrzymać, tak? Do 5, 10, 15, w zależności jak kto jest w stanie dane ćwiczenie wykonać. OK, luz. Robimy to 2-3 razy. Pokażę za chwilę kolejne ćwiczenia. Teraz na przykład możemy sobie zrobić, utrudnić trochę. Jeszcze stoimy w ten sposób. Pozycja wyjściowa, jak do. I teraz tak, sięgamy ręką jak najdalej, przytrzymujemy. Raz, dwa, trzy, cztery, powrót. I znowu. Raz, dwa, trzy, cztery, powrót i znowu. Raz, dwa, trzy, cztery, powrót i raz, dwa, trzy, cztery. Jak widać, ćwiczenie wymagające trochę wysiłku, pozorom takie powolne, ale gdzieś faktycznie już też czuję, że brzuch też trochę już jest napięty, gdzieś jest pewne zmęczenie już jest. Była tak zwana deska przodem. Zrobimy sobie teraz tak zwany plank, deskę tyłem, czyli pod tyłem możemy w ten sposób, trochę trudniejsze ćwiczenie, podpieramy się na łokciach, stopy na sobie i jak i przez 5 sekund, 10, w zależności kto ile może, rozłożył sobie na dwie czy serię, przytrzymuje biodra jak najdłużej w górze. Przytrzymujemy, trochę mięśnie pracują brzucha, są pleców również i luz. I ponawiamy. Znowu. Drugi raz. Dwa. I trzy. I cztery. Pięć. Luz. I ostatni. Trzeci raz sobie zrobimy. Znowu. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Cały czas pamiętamy o biodrach. Mi to również czekają. I pięć. Luz. Dobrze. Mieliśmy stabilizację przodem. Stabilizację tyłem. Teraz mięśnie skośne brzucha. Cały czas nam kręgosłup pracuje. Deska, plank bokiem. Cały czas tutaj łokieć ugięty, kąt prosty. Biodra staramy się mieć w linii i unosimy biodra, tak? To już trochę bardziej zaawansowane ćwiczenie, aczkolwiek kto nie może, to delikatnie tylko unieść, żeby tu zaznaczyć tu w ten sposób i opuścić. Można tu się oprzeć nawet trochę na kolanie, żeby tu delikatnie tylko unieść, żeby na początek nie zrobić sobie krzywdy, żeby tylko zaznaczyć, żeby gdzieś tutaj wdrożyć się.
I próbujemy. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I luz. Odpuszczamy. I zmieniamy sobie stronę, tak? I znowu, ja tu mam sprzęt, także tutaj muszę uważać, żeby nic nie stało, ale jeszcze raz. I znowu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I luz. Głowa patrzy na wprost. Biodra na przedłużenie tułowia, także staramy się mieć biodro wysunięte, nie schowane. I jeszcze raz, tylko sobie teraz utrudnimy. Zrobimy sobie rękę w górę, tak? Także trochę kolejny element. I trzymamy, tak? Ręka w górę. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć. OK, luz. I druga strona, tak? Opcji tych ćwiczeń jest naprawdę bardzo wiele. Ja tylko takie podstawowe pokazuję. I znowu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze. OK. Chwilę sobie odpoczniemy. Leżenie na brzuchu. I teraz stabilizacja również pleców. Leżymy sobie tak, ręce na wprost, nogi luźno. I staramy się przez chwilę unieść na początek same ramiona w górę. I przytrzymujemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ja robię to pięciu. Państwo mogą zrobić sobie trochę dłużej, bo krócej w zależności, na ile pozwalają możliwości. I znowu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. OK. Chwilę odpoczywamy. I teraz tak. Dokładamy sobie nogi do tego i jednocześnie ręce i nogi w górę. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Luz, opuszczamy. Chwila przerwy. Dajmy odpocząć organizmowi. I znowu. Jednocześnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Staramy się mieć głowę w górze również, na wprost. I luz. Teraz do tego ćwiczenia dodajemy sobie, będzie robić antagonistycznie, czyli lewa noga, prawa ręka i na zmianę, tak? Także trochę będzie trudniej. Dokładamy teraz cały czas, mamy teraz lewa noga, prawa ręka i zaznaczamy, tak? Wszystkie cztery kończyny mamy w górze, aczkolwiek te dwie, na które nam zależy, trochę wyżej musimy. I zmiana. Odpoczywamy. I druga. Nie jest takie proste wcale. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I luz. Odpoczywamy chwilę. I znowu. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I luz. I ostatni raz. Ręce w górze, wszystkie kończyny w górze. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć. OK. Dobrze. Trochę grzbiet. Zawsze pamiętamy o tym, że jak robimy grzbiet albo brzuch, staramy się również zrobić drugą stronę ciała, czyli grzbiet, brzuch, razem staramy się spleść jedno ćwiczenie na to, drugie na to, żeby tutaj ta pozycja była prosta, żeby równomiernie wszystkie mięśnie tutaj rozwijać. Dobrze. Takie proste ćwiczenie również w siadzie. Może być w podporze na początek i dwie nogi w górze i przytrzymujemy. Możemy tutaj na początek przytrzymywać i przytrzymujemy dwie nogi w górze. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć i luz. Czujemy, że na brzuch pracuje i powtarzamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i luz. Teraz staramy się już bez podparcia rękoma. Też nogi w górze i również. Uwaga. Możemy ręce robić w ten sposób, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Już trochę więcej wysiłku ćwiczenia trzeba włożyć, już całe ciało napięte. Gdzieś tutaj już faktycznie już ten wysiłek widać też u mnie trochę. Także jeszcze raz, możemy mieć ręce na zewnątrz i przytrzymujemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze, odpoczywamy chwilę. Takie ćwiczenie również, ja mam do dyspozycji taką małą piłkę,
Aczkolwiek możemy skorzystać z takiej większej pompkę. Może to być również butelka z wodą, jakiś roller albo cokolwiek. Tu chwilę opieramy się o... Staramy się, bo z tą piłką to nie wyjdzie. Inaczej. To będzie ciężko z tą piłką. Zrobimy sobie jeszcze w podporze, o tu właśnie, stabilizujące dodatkowo ćwiczenie jeszcze w podporze w ten sposób. O, i utrzymujemy chwilę, głowa na wprost i utrzymać chwilę tą pozycję. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To jest trochę... Jedno już takie już z piłką, również byśmy mieli do dyspozycji tą większą piłkę. Niestety mam tylko tą małą, ale poradzimy sobie. I jeszcze na drugą nogę i tak samo, przytrzymujemy, tak? Tu już jest trudniejsze ćwiczenie. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze. Myślę, stabilizacja ciała, to również tutaj nóg. I pokażę jeszcze ostatnie Państwu dwa ćwiczenia takie na rozluźnienie. Stabilizacja tutaj nogi, kolana, tu w ten sposób. Na początek utrzymujemy sobie równowagę w ten sposób. OK, mamy pozycję ustaloną, nic nam nie ucieka. Pozycja prosta, staramy się nogę zrobić do przodu i mamy stabilizację. I trzymamy. I trzymamy chwilę. I teraz tył tak samo, trzymamy, można zejść sobie niżej i utrzymuję pozycję. Dobrze. Zmiana, bardzo dobre ćwiczenie. Tutaj na mięśnie, które nam tutaj zabezpieczają kolano. Ktoś jak ewentualnie ma jakieś problemy z kolanami, również bardzo dobre ćwiczenie na to, żeby tutaj obudować sobie mięśniami kolano, żeby nie było później problemów, mniej kontuzji, mniej jakichkolwiek urazów. I również była lewa noga, teraz prawa. I staramy się utrzymać, tak? Tu w ten sposób. Utrzymujemy pozycję, OK. I druga noga, staramy się, możemy tu w ten sposób utrzymujemy. I do przodu, i noga prosta. I staramy się zejść niżej, utrzymujemy. I tak samo do tyłu, i utrzymujemy pozycję. Dobrze. Teraz, ostatnie ćwiczenie. Tak zwane czucie głębokie. Powtarzamy to sobie, to ćwiczenie. Na początek spróbujemy sobie zamknąć oczy i utrzymać równowagę. Schodzimy trochę niżej, utrzymujemy równowagę zamkniętymi oczami. Wcale nie jest takie proste. Starać się skupić. Właśnie, i utrzymujemy równowagę. I tak przez 20 sekund. Trzeba się skupić, dołączyć na ćwiczeniu. OK. I druga noga, tak samo. Ręce w bok, zamykamy oczy i utrzymujemy. Że to cały czas myślę, żeby to ćwiczenie dobrze wykonać i gdzieś mi te myśli uciekają i może też dlatego nie wygląda tak, to powinno do końca. Prze. I próbujemy teraz jeszcze również zamknięte oczy. Zauważyli Państwo, całe tutaj mięśnie, tutaj nóg, kolana pracują. I teraz zamykamy oczy i również robiliśmy to ćwiczenie, co poprzednio, bez zamkniętych oczu, czyli noga w przód i noga w tył i w ten sposób. I utrzymujemy równowagę. I staramy się utrzymać równowagę. O właśnie. Im dłużej wyłączamy się, im dłużej, tym lepiej. Właśnie, to nie jest takie proste. Pozwolę, zamykamy oczy i tu trzymamy. Tutaj. Dobrze. I druga noga. No myślę, że jak ktoś utrzyma 10 sekund, to już jest całkiem dobry wynik. I utrzymujemy. Trzymamy, trzymamy. Tutaj staw skokowy pracuje jak najbardziej, bardzo mocno. I zmiana. I znowu tu w ten sposób. Nawet z kółka można spróbować zrobić. O, już ucieka. Wracam do pozycji i jeszcze raz tutaj. Utrzymujemy, utrzymujemy. Dobrze. Dziękuję Państwu. Kilka takich ćwiczeń stabilizujących, dosyć ważnych na kręgosłup, na mięśnie brzucha, które warto utrzymywać w dobrej kondycji ze względu na to, na prostą postawę i też później na, wpływa to również na funkcjonowanie całego organizmu. Dziękuję bardzo.